Polska przekaże Rwandzie bezpłatnie 300 tysięcy dawek szczepionki przeciw COVID-19, poinformował wiceszef polskiej dyplomacji Szymon Szynkowski-Welsenk. To jest gest solidarności. Polska jest krajem solidarności, wielokrotnie o tym mówiliśmy. Ponad 14 milionów wysłanych szczepionek poza granicę naszego kraju, do krajów Afryki, do Kenii, do Egiptu, dzisiaj do Rwandy, do krajów Partnerstwa Wschodniego, do Gruzji, na Ukrainę, do krajów Bałkanów Zachodnich, Czarnogóra, Macedonia Północna i tych krajów jest wiele, wiele więcej. To pokazuje, że ta solidarność nie jest tylko solidarnością deklarowaną, ale jest solidarnością realizowaną w praktyce.